czas na uśmiech, czas na przebudzenie, czas na to, żeby kolejny dzień dobrze, pozytywnie zacząć, po prostu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wyłączę sobie podsłuch, bo mi przeszkadza. Uśmiechnij się teraz, już dzisiaj jest środa. 21 dzień grudnia. Zostało nam raptem kilka dni do końca roku, a jest to, uwaga, 355 dzień. 355 dzień roku, 51 tydzień powoli nam się kończy. Nie, jeszcze jest w środku. A dzisiaj z nietypowych świąt 21 grudnia 2022 roku mamy trzy nietypowe święta. O jednym boję się powiedzieć, ale te dwa jak najbardziej okej. Okay. Dzień pamięci o poległych na misjach. No, trzeba pamiętać. Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek. Pozdrawiam wszystkie brunetki. Napisz mi proszę w komentarzu, jestem brunetką i fajnie, cieszę się, że mnie Fryderyk pozdrowiłeś. I wreszcie jest dzisiaj dzień orgazmu. Takie święto dzisiaj mamy właśnie. A jeszcze zostało nam 10 dni do końca roku. Jak to przeleciało. Nawet, o, tak, dobra. Jeszcze raz muzyka. Jak to niesamowicie przeleciało. Minął nam rok 2022, 10 dni do końca roku. A uwaga, to jest bardzo ważna informacja. 88 dni do wiosny. Zaczynamy odliczać już dni do wiosny. Czyż to nie jest piękne? I dzisiaj następna ważna informacja jest krótszy od najdłuższego o 9 godzin 4 minuty i jest to najkrótszy dzień w roku. Od jutra już zaczynamy odliczać, o ile wydłużył nam się dzień. Dzień potrwa dzisiaj 7 godzin i 42 minuty. Gloria Allred powiedziała czy napisała, im lepiej poznaję ludzi, tym bardziej lubię psy. Ja nie podzielam tej opinii mimo wszystko. Ja tam mimo wszystko bardzo lubię ludzi. Psy okej, okay, jak najbardziej, ale ludzi lubię najbardziej. Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili. Jan Twardowski. Ten cytat zdecydowanie bardziej mi się podoba. Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz. Na przykład jeżeli kochasz siebie, kochasz swoje zdrowie, bo jesteśmy w tygodniu z nawykiem, dbaj codziennie o swoje zdrowie. Jeżeli kochasz swoje zdrowie, to czas na sen zawsze znajdziesz. Wiesz, prawda, że jeżeli po prostu jest dla ciebie coś priorytetem, to czas zawsze na to znajdziesz. No dobra, mamy jeszcze tak. Mateusz Salawa prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie klubu. Jest z nami od 30 maja 2022 roku. Mateusz Salawa, pozdrawiam. Wytypował 1951 osób. Trzeba by zrobić jakieś wyzwanie chyba na naszej stronie, bo może wtedy dopiero znowu wrócimy do oznaczania swojej obecności. No dobrze, skończyło nam się. Trzeba włączyć teraz intro. Teraz. Wyzywam was, żeby 555 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5:55. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never. Nie wiem, czy ktoś zauważył, że to intro trwa dokładnie 55 sekund. I wybiła godzina
szósta, jeden już, a ja proponuję, żebyś się napił ze mną herbatę i napiła, ale zanim to nastąpi, to mam taki piękny świąteczny dzwonek z choinką u góry. O, i zaczynamy. A herbatę się ze mną napijesz? Ja już jutro wylatuję do Hiszpanii i pojutrze już będzie transmisja z Hiszpanii. Przez no, kilkanaście dni będę do ciebie mówił z okolic Alicante, ale dobra, to nie jest najważniejsze. Mamy dzisiaj jeszcze parę ważnych rzeczy do powiedzenia, a zatem wyłączmy sobie to wszystko, co jest niepotrzebne. Generalnie zastanawiałem się, to no właśnie, zostało mi jeszcze 356 dni chyba, nie? Czy jakoś tak? Do mojego wyzwania. Póki co jest dobrze. Nie jem w ogóle słodyczy, nie jem w ogóle białego pieczywa. Generalnie wyliczyłem sobie, że żeby osiągnąć moją idealną wagę w czasie mojego wyzwania, to muszę zrzucać 40 gramów dziennie. 40 gramów. Muszę zmniejszać moją wagę o 40 gramów codziennie i to chyba nie jest źle. Jak myślisz? 25 dni będę potrzebował na 1 kilogram. Zapytałem się też w ankiecie, czy zdrowy sen jest dla ciebie priorytetem. I uwaga, aż 56%, nie dziwi mnie to, 56% mówi tak, kładę się spać codziennie o godzinie, przed godziną 22, aż 56% ankietowanych kładzie się spać przed godziną 22. To bardzo ważna informacja. Jest ważny sen, ale nie jest najważniejszy, podaje 24%. Często śpię krócej niż 6 godzin, 19%, zdecydowanie za dużo. I wreszcie nie jest, wyśpię się po śmierci, 1%. Myślałem, że nie będzie takich ludzi, którzy napiszą, że nie wyśpię się po śmierci, bo to jest takie zdanie, które często słyszymy, które tłumaczy to, że coś innego jest ważniejsze niż zdrowy sen. Prawda? No prawda. No dobrze, mamy jeszcze jedną ważną rzecz, jak zwykle w klubie 555. Otóż Artur Jakusz Gostomski napisał, że rok temu dokładnie zmieniło mu się życie, bo urodził mu się syn Aleksander. Ale jeszcze dwie osoby mają dzisiaj urodziny, o których wiem. Oczywiście pewnie takich osób jest zdecydowanie więcej, ale mówię, o których wiem. To jest Magdalena Zuba, która ma dzisiaj urodziny i ma dzisiaj urodziny Mariusz Kamiński. Mariusz się gdzieś tam pojawił na początku klubu bardzo mocno. Ostatnio mniej go widuję, ale ponieważ bardzo, bardzo szanuję jego wkład w to wszystko, co się zadziało kilka lat temu, więc również dla Mariusza, dla syna Aleksandra i dla Magdaleny Zuby oczywiście happy birthday to you. Happy birthday to you. Tak jakoś dzisiaj spokojnie. No dobrze. Czyli jesteśmy dalej w tygodniu z nawykiem. Jesteśmy w nawykiem. Dbaj codziennie o swoje zdrowie. Akurat ten nawyk wypada zazwyczaj pod koniec roku, ponieważ kończy się cała część nawyków, 13 nawyków i to jest taki moment, kiedy możemy podjąć bardzo ważne decyzje odnośnie tego na przykład, co robić od nowego roku. Jak widzisz, ja podjąłem tę decyzję jeszcze przed świętami, pomimo że ona jest dużo, dużo trudniejsza, ale postanowiłem, że to wyzwanie podejmę. 365 dni. Artur Glantz nawet założył taką grupę, która nazywa się Wyzwanie 365 dni bez cukru. Ja jeszcze wrzucę, to nie udało mi się dzisiaj, nie zdążyłem już po prostu tego linka wrzucić, ale możemy tam na przykład, Artur taką stronę, taką grupę powołał i można w tym momencie się tam wzajemnie wspierać. O, 55% kładzie się przypadek? Nie sądzę. 55% kładzie się spać przed godziną 22. Czy ja wszystko powiedziałem z rzeczy ważnych? Myślę, że tak. I tylko zerknijmy jeszcze. Sen jest to skracanie sobie życia w tym celu, aby je wydłużyć, powiedział Tadeusz Kotarbiński. Czyli my
To jest takie szalenie, ale naprawdę szalenie mądre, że my dzisiaj skracamy sobie ten czas, który mamy dla siebie śpiąc, ale jednocześnie radykalnie wydłużamy sobie ten czas. To jest taka trochę zasada opóźnionej gratyfikacji. Czyli dzisiaj robię coś po to, żeby później mieć więcej. O tym napisała gazeta.pl, jak ogromne znaczenie dla zdrowia ma sen. Polski filozof napisał już na początku XX wieku. Niedobór snu prowadzi do zaburzeń funkcji poznawczych, rozdrażnienia, spadku sił witalnych. W dłuższym okresie osłabia system odpornościowy. I tu jest, najnowsze badania pokazują, że to się dzieje już po jednej lub dwóch nocach niedospanych, że system odpornościowy radykalnie się pogarsza. Dlatego nie warto oszczędzać czasu przez ograniczenie regeneracji organizmu. Jeśli zadbamy o właściwą higienę snu, dłużej będziemy cieszyć się życiem w dobrej kondycji. To bardzo ważne, co teraz przeczytałem. Mianowicie w dłuższym okresie będziemy cieszyć się, dłużej będziemy się cieszyć życiem w dobrej kondycji. Bardzo dużo ludzi zabrało oczywiście głos. Tutaj również na przykład właśnie napisała Magdalena Zuba, to ta, która ma dzisiaj urodziny, napisała: wystarczyły dwie noce zmiany w pracy, żeby docenić sen zgodny z biologicznym zegarem. Ufam naturze jak nigdy. Poczułam, że noc jest dla mnie porą regeneracji i wyłączenia pewnych funkcji. Zaburzony naturalny rytm dnia i nocy, czyli aktywności i czuwania, odbija się bardzo szeroko na wielu obszarach życia. Dziś z poczuciem ogromnej wdzięczności przytulam głowę do poduszki i oddaję się w objęcia Morfeusza. No właśnie. I tutaj bardzo fajnie napisała Beata Będkowska. Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy rzeczy. Nadzieję, sen i śmiech. Immanuel Kant. Sen jest kluczowym elementem zadbania o zdrowie. U mnie to wciąż priorytet do poprawy, pisze Beata. Bez dobrego snu nie ma prawidłowego funkcjonowania w ciągu dnia. A Benjamin Franklin, to ten, który mnie kiedyś zainspirował do tego, żeby powstał klub 555, Benjamin Franklin, zacytowany przez Darka Pilarskiego. Wczesne kładzenie się do łóżka i wczesne wstawanie sprawia, że człowiek jest zdrowy, mądry i bogaty. Każdy z nas chce być mądry, zdrowy i bogaty. Chociaż niektórzy mam wrażenie, że chcą być tylko zdrowi i bogaci. Mam takie wrażenie, ale może się mylę, ja nie wiem tak naprawdę. Ciekawie napisała Beata Pawłusiewicz. Oczywiście jak zwykle Monika Krok, przepiękne teksty. Nie wiem, czy zdążę przeczytać twoje, Moniko, komentarze, ale zatrzymałem się przy wypowiedzi Beaty Pawłusiewicz. Sen to u mnie osobiście ogromny obszar do poprawy. Śpię za mało. Wiem, że to błąd i jedna z rzeczy do poprawy w nowym roku. Tylko już wiem, że to będzie trudne, bo pracuję z turystami, którzy mogą do mnie nawet do północy przyjechać na swoje wymarzone wakacje. Tak więc wiem, że idąc spać po północy będę musiała zrezygnować z klubu 555 na żywo. Takie dylematy mam. No myślę, że wiele osób chciałby mieć tylko takie dylematy, Beata, ale generalnie jeżeli zautomatyzujesz to, albo w odpowiedni sposób ustawisz do tego system, to oczywiście, że będziesz mogła, jeżeli zrobisz z tego priorytet, to znajdziesz rozwiązanie. Póki co widzę, że masz wymówkę taką, że przyjeżdżają turyści i ja nie mogę. Ale nie wiem, czy Beata jest, w związku z czym nie wiem, czy się na mnie za to nie obrazi, co powiedziałem. Więc póki co. Nie będę już więcej komentował. Monika Krok napisała: sen to integralna część doby. Jego optymalna ilość pozwala zadbać o dobre samopoczucie i prawidłowe funkcjonowanie wielu procesów w organizmie. Do tego jeszcze wrócimy, ponieważ piękne opracowanie wysłała mi Marta Sta odnośnie snu. Natomiast chciałbym oczywiście zapodać w tej chwili historię, która nie do końca jest związana ze snem, ale jest moim zdaniem fajna. W związku z czym włączmy sobie fajną muzykę i historia na dzisiaj. Uwaga. Bóg zebrał wszystkie stworzenia i postanowił wyznaczyć im długość życia. Najpierw zawołał człowieka.
Powiedział do niego, ty, człowiek, jesteś niedużym, słabym stworzeniem. Jedz, śpi, baw się dobrze, ciesz się życiem, ale daję ci na to, powiedzmy, no dobra, 20 lat. To mało, pomyślał człowiek, ale nie kłócił się z Bogiem i cicho odsunął się na bok, a tymczasem Bóg wezwał konia. Ty, koń, jesteś dużym stworzeniem, masz dużo siły, więc przydzielam ci 40 lat życia. Ale koń modlił się. Zmiłuj się, Panie. 40 lat na ciągnięcie pługa i zbieranie batów. Nie, 20 lat mi wystarczy. Daj pozostałe 20 komuś, kto ich potrzebuje, na przykład człowiekowi. Bóg wezwał krowę na tej samej podstawie, co koń, dał jej 40 lat życia. Ale krowa odmówiła. Broń Boże, 40 lat dojenia, ja tego nie wytrzymam. 20 to mi wystarczy, a pozostałe oddaj temu, kto potrzebuje więcej. Bóg się zgodził. Zawołał psa. Tobie, psie, przyznaję 30 lat. Pies, Panie zmiłuj się, będę siedzieć na łańcuchu 30 lat, szczekając na wszystkich. Daj mi 15, a resztę daj człowiekowi. No dobra. Bóg się zgodził i przyznał człowiekowi lata i konia, i krowy, i psa. Od tamtej pory człowiek tyle żyje. Przez 20 lat nie zna zmartwień, trudów i bólu. Potem przez 20 lat konia. Człowiek pracuje jak koń. Ciągnie swój wóz. Praca, dom, rodzina. Następne 20 lat jest dojną krową. Dzieci, wnuki doją człowieka ile mogą. A ostatnie 15 lat żyje jak pies. Siedzi sam w domu, patrzy na ulicę i szczeka na każdego. Czyż ta historia nie jest zabawna? Wszystko się pozmieniało. Dalej żyjemy. Żyjemy coraz dłużej. Często w niektórych nacjach dożywamy już średnio 80 lat, a coraz częściej dożywamy 90 i 100 lat. I myślę, mam nadzieję, pomimo że po raz pierwszy, to wiem od Wojtka Stronga, od dawna średnia wieku w Stanach Zjednoczonych zaczęła się skracać. Ja myślę, że to ma swoje, patrząc na to, co Amerykanie jedzą, jak wyglądają, to myślę, że jakby ma to swoje przyczyny. Ale my możemy żyć pięknie, długo, mądrze, zdrowo, w spełniony sposób. Nie musimy na starość siedzieć sami w domu, patrzeć na ulicę i szczekać na każdego, bo przecież my nie osądzamy. Nie musimy być dojnymi krowami dla dzieci i wnuków, bo my dobrze wychowaliśmy dzieci i oni sobie razem radzą sami, po prostu. Albo przynajmniej powinni. I też przez 20 lat konia niekoniecznie trzeba pracować cały czas ciężko. Można pracować mądrze, zdobywając na pewnym etapie życia po prostu mądrość. Natomiast chciałbym odnośnie snu, o którym mówimy dzisiaj, że radykalnie może poprawić długość naszego życia, ale też jakość. Znalazłem taki artykuł z National Geographic. Opracował je pewien naukowiec z Uniwersytetu Stanford. I teraz smutna informacja jest taka, że uwaga, zaburzenia snu to problem prawie połowy ludzi na całym świecie. Uwaga, połowa ludzi na całym świecie ma zaburzenia snu i podobny odsetek cierpiących jest także w naszym kraju. Zajmujący się terapią snu Brandon Peters Matthews, wyliczając swoje 9 punktów, przekonuje, trzeba słuchać potrzeb swojego organizmu. I tak naprawdę napisał, sen to jedna z takich potrzeb, o której często zapominamy. Nie jest to zresztą trudne w gąszczu codziennych obowiązków. Doba jest za krótka na pracę, rodzinę, rozrywkę, higienę i transport. Dlatego tak wiele osób pytanych o to, czy jest wyspana, odpowiada ze smutnym uśmiechem, nie pamiętam, kiedy byłam wyspany. Tymczasem badania naukowców od dawna potwierdzają bardzo negatywny wpływ braku snu na organizm. Nie chodzi także o ilość, chodzi także o jakość. Drzemka w autobusie nie jest równa porządnemu odpoczynkowi w wygodnym łóżku i cichym pokoju, z dala od migających monitorów.
Statystyki mówią, że około 35-40% dorosłych śpi poniżej 7 godzin pomiędzy dniami tygodnia. Powinni spać pomiędzy przynajmniej 7-8 godzin każdej nocy. Co zatem radzi ekspert? Ja teraz nie będę się za bardzo rozwodził, bo wrócę do tego, co napisała Marta. Ale zerknę tylko na jeden, może dwa pierwsze punkty. To, co mnie najbardziej przekonało w tym artykule, to to, że sen musi stać się czymś ważnym. Stąd moje pytanie dzisiaj w ankiecie. Czy sen jest dla ciebie priorytetem? Według Petersa Matthewsa powinien nawet zostać uznany za priorytet. Czyli to oznacza, że temu, ile i jak śpimy, podporządkowana jest cała reszta dnia. Każdego dnia należy tak zorganizować swój czas, by wcisnąć w harmonogram czas na wypoczynek. Co więcej, przed zaśnięciem powinniśmy dać sobie godzinę na relaks, żeby organizm mógł spokojnie wyhamować. I oczywiście mamy tutaj milion wymówek, tak? Bo mam czwórkę dzieci. Nie da się. No nie da się, bo mam małe dzieci. No nie da się, po prostu nie da się. Ja muszę po prostu wytrwać z nimi do godziny 23. Nie da się zasnąć wcześniej. Tymczasem okazuje się to być absolutnym bullshitem. To jest tylko nasza wymówka i brak organizacji. Drugi punkt. Sypialnia służy do spania, nie do oglądania telewizji, seriali w sieci, nie do sprawdzania rzeczy na telefonie. Tam śpimy i koniec. Zatem elektroniczne urządzenia muszą opuścić to miejsce. Napisał tenże naukowiec z Uniwersytetu Stanford. Jednym z punktów jest: pamiętaj, by codziennie mieć kontakt przez co najmniej 15 minut ze światłem słonecznym. Ja się tylko zastanawiam, co, jak są chmury, ale to może po prostu chodzi o to, żeby wyjść na przynajmniej 15 minut na zewnątrz. Żeby wyjść. Dobra. Zerknijmy teraz do tego materiału, który podesłała mi Marta. I ona tam pięknie napisała, że... O, tutaj. Ja to już wielokrotnie mówiłem, że mamy różnego rodzaju fazy snu i na przykład jest ta faza snu głębokiego, to spokojny i głęboki sen, który zmniejsza częstotliwość fal mózgowych, by wejść w stan głębokiego relaksu. To faza, w której komórki mózgowe intensywnie regenerują się. Mało tego, w książce, którą ci podawałem chyba pół roku temu, pewien szwedzki naukowiec opracował to i podaje, że przepuszcza mózg przez siebie specjalny płyn, który wspiera oczyszczanie komórek mózgowych z nagromadzonych tam w ciągu całego dnia toksyn. I teraz, jeżeli my nie śpimy odpowiednio długo, głęboko, to nasz mózg pracuje z czasem coraz gorzej wskutek właśnie nagromadzonych i nieczyszczonych toksyn, nieoczyszczanych, niepozbywanych się toksyn. Natomiast drugim takim etapem jest faza REM, czyli Rapid Eye Movement, faza szybkiego ruchu gałek ocznych. To jest tak zwany sen aktywny, podczas którego się pojawiają sny, marzenia senne. To w tym etapie dochodzi do odbudowy neuroprzekaźników i utrwalenia informacji zgromadzonych w ciągu dnia. Podczas fazy tej właśnie REM i non-REM, czyli tego głębokiego, występują naprzemienne, dające organizmowi możliwość na wypoczynek, regenerację, przetworzenie informacji z poprzedniego dnia i naładowanie akumulatorów na następny dzień. Mało tego, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie tylko sen w czasie snu się regeneruje. Regeneruje się przede wszystkim nasz układ odpornościowy i to nasz układ odpornościowy będzie miał wpływ na to, czy będziemy z wiekiem zapadać na choroby cywilizacyjne. Oczywiście na to, czy będziemy zdrowi, czy chorzy, o tym będzie decydowało wiele różnych czynników. I do tego jeszcze wrócimy sobie w tym tygodniu. Natomiast, jak widzę, brutalnie czas zbliża się nam dzisiaj ku końcowi. Uwaga, lecą kłębuszki. No ja kłębuszki mam cały czas przy sobie. Patrz, mam cały czas słoik pełen kłębuszków i
otrzymałem go w prezencie, także. Oczywiście, że tutaj ktoś napisał HC Warmia 1. Warunki snu są również bardzo istotne, jak ciemny i zimny pokój. Właśnie. Myślisz, że więcej czasu powinniśmy spędzać na dworze, polu, w zależności od tego, czy jesteś z Krakowa, czy nie. Nie? No dobra, moi drodzy, cieszę się, że jesteś ze mną. Pamiętaj o tym, że mamy jedno życie. Jeżeli je dobrze przeżyjemy, to w zupełności to wystarczy. Dlatego też przeżywajmy nasze życie pięknie po to, żeby jeszcze przez wiele, wiele lat budzić się rano o godzinie 5:55 i powiedzieć sobie, jak dobrze jest kochać życie, cieszyć się nim i spełniać swoje marzenia. No właśnie, spełniać marzenia. Ale to jeszcze w innym tygodniu. Dziękuję ci za dzisiaj. Ostatecznie ankieta jest 54% naszych ankietowanych kładzie się spać przed 22, a tak, a tylko 1% mówi wyśpię się po śmierci. Ale ciągle jeszcze 20% śpi krócej niż 6 godzin, a zatem zadbaj o to, żeby sen był dla ciebie priorytetem i dołączysz do tych 54%. Ja na dzisiaj mówię wystarczy. Mamy jedno życie, robimy z niego arcydzieło. Nigdy nie będziemy nikogo, niczego żałować. Mówisz, w Podkarpaciu też się tak mówi, Karolina? No dobrze. No to idziemy na pole. A co? Do zobaczenia. Jutro Klub 555 będzie na pewno. Ja będę w trasie do Hiszpanii. Na lotnisko. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć. Życie jest piękniejsze niż Barcelona.
chciałam, bo w sercu mi gra. Przerazem w klubie, bo lubię. Chciałam, bo w sercu mi gra.